dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Elden Ring. No i cóż, jesteśmy dzisiaj z powrotem w tym samym miejscu, gdzie ostatnio zakończyliśmy, gdyż zobaczymy drzwi. No jak się okazuje, można otworzyć, więc podwójne jej. Bo po pierwsze je zauważyłem, po drugie da się je otworzyć, więc no, sukces totalny. I jesteśmy w miejscu, gdzie jest pełno ślimaków. To może nie tyle, co aż sugeruje, gdzie jesteśmy, co chociaż pomaga trochę się zorientować mniej więcej, gdzie to może być. Więc tak, hura. Może znajdę jakieś przejście czy coś stąd. No ale tak, na razie się tym nie przejmujmy. Nie myślmy o tym. Po prostu idźmy dalej. I tak, dzisiejszy cel epizodowy jest następujący. Sprawdzić jeszcze bodajże jeden spadek, o którym nie pomyślałem ostatnio, żeby go sprawdzić. Po czym prawdopodobnie pójdziemy gdzie indziej. No nie ukrywam, chociaż podejrzewam, że pod stolicą, bo chyba tak to mówił ten gościu cały odnośnie tych trzech palców, które mogą nam pomóc tam kogoś oszczędzić, ocalić i tak dalej. Ja spadłem w to samo miejsce. Nie, dobra, jestem po drugiej stronie. Okej. I wpadłem na drugą stronę tych krat, chociaż nawet o tym nie myślałem. Nieźle, nieźle. Ale tak, teraz się tym nie przejmujmy, tylko wierzmy co trzeba. Ubijajmy dziadów naszymi dwoma mieczami. Dla tych, którzy do tej pory się nie zorientowali, ciągle noszę dwa miecze. Chociaż dziwne byłoby się nie zorientować po takim czasie, że, no, że władam dwoma ostrzami, a nie jednym. I tak, ten dziad strasznie ich nie lubię. Ale damy radę tym razem go pokonać, bo te dwa miecze dają takie potęgi, że no, nie ma co narzekać. Kamień Kowalski 7. I ciekawe, mam wszystko ubrane i nadal mam normalne przewroty, więc mogę teraz spokojnie wziąć pochodnie, żeby rozejrzeć się po okolicy trochę lepiej. I tak, wniosek następujący, nie ma tu niczego. Tak dosłownie niczego. Chyba stąd nawet... A proszę, był jednak jeszcze jeden taki dziad. Chciałem mówić, że chyba nawet nie ma wyjścia, no. Ale tak, znalazłbym jednak przejście, chociażby częściowe. Więc tak, jej. Coś jednak tu jest i no. Od razu mówię, poza tym, że tutaj łazimy i tak dalej, to jeszcze właśnie jest jeden spadek, jak już też napomknąłem wcześniej, który chcę sprawdzić to bardzo. A jeśli, powiem szczerze, nic tam nie będzie, co... No trudno się mówi. Dobra, tego ślimaka chyba nie pokonam w ten sposób. Okej, czyli takie ataki są najlepsze chyba do usuwania tych ślimaków. Jeśli kogoś też zastanawia, czym się tak męczę z tym, żeby usuwać ślimaki tym, no co odpowiedź jest oczywista. Oszczędzam butelki. Bo nie wiem, co tu mnie może jeszcze spotkać. No. Postać, proszę cię. Dziękuję. No więc tak, idziemy po prostu. Najlepiej nie używając żadnych butelków i tym podobnych rzeczy. Byłby tylko przejść i... Kolejne jakieś takie skomplikowanie rury. I teraz tak, najlepsze jest to, że nie wiem czemu, wydaje mi się, jakbym tu był. W tych rurach, oż tu teraz. Po prostu ta struktura tych tutaj właśnie takiego niewielkiego pokoiku, w którym te ślimaki siedzą i tak... Ciężko mi powiedzieć. A, jakoś dobrze, jak to określić, ale tak szykuję zasadzkę. Widzimy tutaj, jeśli tu zaraz będzie... Tak. Wiem, gdzie jesteśmy. I... To jest jedna rzecz, druga... Nigdy bym nie pomyślał, że to się tak połączy. I że byłem tak ślepy, że tego na początku nie widziałem w ogóle. To druga kwestia. No ale tak... jesteśmy w dosyć... fajnym miejscu. Jeśli chodzi o to, co chciałem jeszcze robić. Ogólnie właśnie, gdzie chciałem pójść. Bo łatwo się dostać do miejsca, w którym wydaje mi się, że coś jeszcze mogłem pominąć. Ale zanim to, to niestety musimy tutaj pokonać tych dwóch dziadów. Dobra, jeden pokonany, a drugi nie ma tych długich rogów, więc jest trochę łatwiejszy do pokonywania. Nie mówię dużo, ale trochę. Wtedy za to świecą mu się oczy, co oznacza, że i tak będzie miał dużo więcej życia niż przeciętny.
Ale no, na całe szczęście więcej życia, mniej życia i tak jestem w stanie go pokonać. Tylko muszę być ostrożny, bo jestem teraz chyba na jeden cios. Nadal jestem na jeden cios, więc dobra. Żeby nie było, że zginę tutaj zaraz, chwilę przed naszym miejscem ratunkowym. A tak, to zrobię to w ten sposób. I tutaj jest właśnie ten jeden, który się modli do jakiejś zniszczonej statuły. Tu jest kilku kolejnych. Tak, to będzie jeszcze jeden. I zaraz napotkamy nasze miejsce łaski. Miejsce, w którym będziemy mogli odpocząć od trudności naszego życia w tym miejscu. No ale najważniejsze jest to, że już to za nami i przy okazji inteligencji mogę jeden punkt dodać od czegokolwiek. Tylko jeden, chociaż właśnie chyba będzie to, szczerze mówiąc, inteligencja, bo przypomniało mi się, że muszę mieć te 37. A ni cholerni, ja mam pomysł, jak to zrobić, więc... No. To jest chyba jedna opcja. Nadal słyszę tego głupiego chrząszcza, chrobąszcza. I dobra, dobra. Wiem, że można było tam jakoś inaczej dojść, ale coś tym przyjmuję. Okej. Okay. Ciekawa rzecz. Umiem chodzić po drabinach, te dziady. Tego poniekąd się spodziewałem, poniekąd nie. Więc no, jest taka pół niespodzianka, najłatwiej to tak określić. I prawdopodobnie z powodu też będę dead. No prawdopodobnie byłbym, gdyby nie to, że mam nadal taką zdolność. Dziękuję. I w tym momencie nawet nie będę myślał, po prostu piję butelkę. I no idziemy, idziemy. Nie wiem, czy jest coś więcej do dodania. No i tak. Ostatnie, co mi tak naprawdę zostało, z mojej nadziei na to, żeby tutaj coś odnaleźć, to właśnie wrócić do tych rur. Zapewne niektórzy z was mogą pamiętać jedno miejsce, w którym, jeśli się nie mylę, były szczurki. Jeden był duży, chyba na wprost, drugi pobiegł tam, nie pamiętam, czy to była prawa strona, czy lewa, ale w jakąś tam właśnie odnogę. W obu nogach były dziury. Przez jedną dziurę spadłem, przez drugą nie. To jest moja, może nie tyle co całkowicie ostatnia nadzieja, co jedna z ostatnich nadziei na to, żeby coś... ostatnich nadziei bardziej niż nadziei. Będzie prawidłowiej, no żeby coś tam zrobić. A dobra, to chyba nie tutaj w takim wypadku. I tak. I ta druga dziura nam da jakieś nowe rzeczy, super. Jeśli nie, to już nie mam pomysłu, ewentualnie będę musiał wpadać w każdą dziurę od początku wszystkich rur i tuneli, żeby się przekonać. Z tym też może nie być najlepiej i to tutaj będzie. Tak, tutaj? Tak, tak, bo to jest pierwsza dziura, tam był... skręt. Jeśli nie mylę, tu właśnie będzie ten mały szczur, tak? I przez... O, tutaj zaraz będzie też dziura. Przez tę dziurę jeszcze nie spadałem, więc spadam tu i... Okej, okay, ja tak w plecy. Jestem tu Kamień Kowalski 5 i... Widziałem tamte drzwi, widziałem. Wierzę, że wiem, dokąd prowadzę nawet. Dokładnie. Więc mam pięknego skróta. Ale bazyliszków raczej i tak nie chcę ruszać. Nie lubię tych zjadów. Więc no, idziemy, idziemy i co w sumie? I w sumie nic. Nie wiem, czy jest cokolwiek do dodania, poza tym, że idziemy teraz to głębiej i ja nie wiem, czy mi się to podoba. Mamy tu słoje. Duży pewnie też żyje. Niestety. Ale tak. Będę dead. Będę dead. Chyba, że jakimś cudem się uda. I właśnie mówiąc, to właśnie mi się uda. Ło! Naprawdę? Jakaś słoja mucha, czy co? Poza tym, że widziałem te małe, które mi tutaj dobiły, no cóż. Wyglądało to naprawdę, jakby to była jakaś słoja mucha, czy inne jakieś zjadostwo.
Na szczęście jestem tutaj bez run. Znaczy tutaj bez wielkiej runy, więc nie muszę aż tak się niepokoić tym, że straciłem dajmy na co. Właśnie wielką runę czy coś. No, rozumiecie, że chodzę bez niej. Za dużo ich potraciłem na różne głupoty i teraz żal mi runicznych fragmentów. Wow. W zasadzie tu ciemno. Pewnie dla was będzie jeszcze gorzej. Ale powiem szczerze, nawet ja nic nie widzę. A jeśli ja nic nie widzę, to już jest... Wow, bo... Akurat monitor fajnie rozjaśniony. Noż! Nie wierzę. 100 tysięcy run poszło. Co najpierw to nawet nie do końca z mojej winy, to po prostu... winy tego... Dobra, z mojej winy, bo nie zapaliłem światła wcześniej i zapomniałem, że to jest tak dużo tych dziadów. No cóż. Cóż. To nie jest mój dzień na Eldena. Zdecydowanie nie jest to mój dzień na Eldena. No ale nic z tym nie zrobię. Przepadło, zginąłem. Więcej tego już nie odzyskam. Ja jakoś to przeżyję i tak. Tylko tym razem mam światło. W ogóle ciekawi mnie też jedna rzecz. Jak z nimi walczyć? To do nich podchodzę, to oni właśnie już mają od razu tą serię ataków. Dobra, wiecie co? Nie. Nie. Jak ty mi znowu jeden zaskoczył i dobił, to... Może widzimy się po prostu na miejscu. Zaoszczędzę wam mojego lamienia. Tak będzie najlepiej. Moim zdaniem przynajmniej. No dobra. Jesteśmy z powrotem. I dzisiejsze walki z... słoikami. Zaczynam od eliminowania małych słoików, co by to nie przeszkadzali później. No i teraz, kiedy został sam duży słoik, to jakoś powinniśmy dać radę, w szczególności, że jeszcze mnie tam... No, mówiąc najprościej, nie zamknął tym razem. Runy i tak przepadły, no ale jak widać, i tak zdobyliśmy już nawet sporo i... Winda? Okej. Okay. Słoja, potem winda. Dziwne miejsce, muszę przyznać, naprawdę. Naprawdę dziwne. No ale nie będę narzekał, nie ma co. Po prostu zobaczmy, dokąd to będzie nas prowadzić. Poza tym, że kolejne miejsce łaski, co... No nie ukrywam, jest pocieszające. Jak są pocieszające, to że nie chodzimy już po rurach, a jesteśmy w jakimś innym miejscu. Ciekawszym może. Zapomniane czeluści. Dużo to nie mówi. Ale jest tutaj też właśnie ten symbol przywoływania i chyba kolejne katakumby. Tak, chyba będziemy mieć kolejne katakumby, po których będziemy mogli łazić. Hurra, jej. No. Nie to, żeby mi się chciało. No ale coś, no jeśli dają, to skorzystam. Znaczy dobra, dziwnie prosto linijne są. To będzie boss. Ja tu czuję, że to będzie boss fight. Nie może być takiego miejsca bez boss fighta i... Omen. Jest boss fight. Niestety jest. To nawet wydaje się być może nie na mój poziom, co trudne trochę. Oparty na krwawieniu. Mhm. Okej. Okay. Aha, okej. Okay. Totalnie nic nie zrozumiałem z tego, co tu się działo. Niestety. Ale tak, musimy spróbować jeszcze raz. Ja się nie poddam. Jak mam tu jakiegoś bossa, to ja chcę. Ja chcę bossa. Ciekawe w ogóle też tak poza tym... To jest w tej skrzynce, bo dla tych, którzy nie zauważyli, zanim była skrzynka. I to chyba teraz dla mnie najważniejsze. Nawet nie sama walka, co skrzynka. Ale tak, zanim coś, to jeszcze złota przysięga. Ogniu, daj mi siłę. I możemy lecieć. Nie przejmuję się runami. Nie wzywam swojego ducha. Czam łzy. Bo to nie o to chodzi, że mam wszędzie tylko mojego
plona czy tam łzę wzywać. Czasami chcę po prostu powalczyć o własnych siłach i zobaczyć, jak sobie poradzę. A tutaj widzę, że... moja broń może nawet nie tyle, co jest słaba, co... Czy właśnie, może nie tyle, co właśnie nie potrafię walczyć, co właśnie moja broń jest słaba. No patrzcie, ile mi zadaje. 500... na dwóch mieczach. Nie na pojedynczym, na dwóch mieczach. Czymś, co zazwyczaj było dużo potężniejsze. Ciężko będzie. W szczególności, że on ma to swoje natychmiastowe zaklęcie, jakby. I wszystkie jeszcze jakieś taki krwawiący płomień, czy co to jest, w ogóle na mnie nakładają. Okej, ostrożnie, ostrożnie, Gwiezdny Kluczu. Może ci się to uda. W sumie jest tylko jedna rzecz, którą jeszcze bym mógł sprawdzić, zanim powiem, że nie umiem tu wygrać i tym podobne. A konkretnie mówiąc, jak poradzi sobie z tym wszystkim, w sumie jak on sobie poradzi z tym wszystkim, kiedy dostanie z błyskawicy i no, widzicie to, 300. Ale za to kamień jest sensowniejszą opcją. Niedużo, ale no, sensowniejszą. Więc chyba, żeby go pokonać, będę musiał... jakby to łatwiej określić... przebudzić w sobie wewnętrzną bestię. Tak, zdecydowanie, to jest najlepsze, co mogę zrobić. Rzucać w niego głazami. I tak trzeba być ostrożnym, żeby mi nie oddał do przesady za te głazy. Ale pokonamy go głazami, jestem tego prawie pewien. Okej, kolejny wniosek. Nie umiem oceniać jego dystansu ode mnie. Logicznie, czy sensownie. Ostrożnie, spokojnie. Damy radę. Damy radę. A jeśli nie damy, to następnym razem przyjdę tutaj z inną bronią. Z czymś, co powinienem nosić ze sobą cały czas. To może nie tyle, co powinienem nosić cały czas, co przydałoby się nosić ze sobą. Bo jest to moja najbardziej ulepszona broń. Tak, to jest chyba najlepsze określenie. Mówię tu konkretnie o kosie. Jednej broni na plus 9 i pierwszej, która dostanie plus 10. Co do tego nie ma wątpliwości. Nawet jeśli ten mieczek nowy jest taki wow, super i jego efekt jest wspaniały, tak nie jestem w stanie odmówić po prostu kosie. Jak to powiedzieć, miejsce jako mojej broni numer 1. Za to, co ona mi po prostu już pomogła uzyskać. Wiecie, te skoki, te wszystkie momenty, kiedy jeszcze moja postać nie była może taka potężna, które razem z nią spędziłem. To wszystko jednak zostało mi w pamięci. Żal mi by było po prostu powiedzieć kosie tak nagle: idź stąd, nie potrzebujecie. Chociaż no, nadal to jest tylko broń, więc z broni mi raczej się nie rozmawia. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Nie jest dobrze. Muszę być bardzo ostrożny. Jeden błąd i będzie po mnie. Z drugiej strony, jeśli go nie popełnię, co będzie po nim? Dobra, już popełniłem ten błąd, więc to może być mój koniec. To może być mój koniec, chociaż walka wyrównana. I... nie, głazy jednak potężniejsze. Udało mi się. Mam achievement, Morg Omen.
oraz szpony krwawego płomienia. I mówiąc szczerze, nawet nie muszę myśleć, co to jest. Bardziej tylko, czy to jest zaklęcie, czy... Mutacja, okej, które jest tutaj i wymaga 15 mistycyzmu? Nie. Ale tak, fajna rzecz. Fajna rzecz, chcę to. Może kiedyś będę z tego korzystał. Jednak nie teraz i... Łaska złotego drzewa plus 1? Drzewa... A, to jest łaska złotego drzewa, dobra. Widać, że jest trochę lepsze. Bo na razie mamy... Czekajcie, co? 50 życia? Serio? No, może nie jest taka dobra. Jak myślałem. Ale nadal fajnie, że tu jesteśmy i... Tak. O, super. Super. Jedyne tylko, co dalej, to... No, powiem, że słyszałem pewnej rzeczy. Bardzo istotnej. Ponoć sekretne ściany są tak sekretne czasami, że aż człowiek może się nie spodziewać niczego. Więc pozwólcie, żeby dobił wszystko. Bo może coś tu być. Okej. Okay. I dosłownie, świeża informacja, usłyszałem to zaledwie wczoraj. Od jednego gościa podczas... Dobra, może kłamstwem byłoby, że ja to usłyszałem. Napisał to po prostu na jednym Discordzie. Jako poradę... Dla jednego gościa, który dopiero zaczyna grać w Elden Ringa. Tak, jesteśmy gdzieś. Tam coś też jest. Jest tu pełno jakichś takich jakby... zombiaków. Zapomniałem, że mam końcówkę życia. Brawo ja. Ale tak, są jakieś zombiaki, które... najwidoczniej... umiem trochę zadać obrażeń. Tak, znaczy powiedzmy temu do widzenia, widzimy znowu to. Odkładamy miecze. Jakkolwiek były świetne. I zgodnie z tym, co mówiłem, wracamy na chwilę do kosy. Wiem, że będą to dużo mniejsze obrażenia niż do tej pory, ale... Ja tu nie jestem tylko dla obrażeń. Kosa ma większe dla mnie znaczenie, to jest symbol. Symbol mojego postępu i... No ogólnie lubię. Więc tak... Nie wiem, co się stało, ale miałem przez chwilę straszne opóźnienie na sterowaniu. A jeszcze jakiś tu przedmiot? Na śladowce łaski. Okej. Dawaj, chodź. Jak widać, ja tego zniszczyć nie mogę. Jak ja nie mogę zniszczyć, to istnieją tylko dwa sposoby na pozbycie się takich rzeczy. Pierwszy, zmusić jakiegoś wroga do zniszczenia. Albo jeśli nie to, to po prostu... Nie. Chciałem powiedzieć, że jeśli nie to, to po prostu... znać jakieś obejście. I dobra. Dobra, udało się. Mam tam ciekawe szaty kupca. W niczego. Którą też, jeśli mam być szczery, chciałbym zobaczyć sobie od razu. Czy ma jakieś może ciekawe opisy albo umiejętności. Umiasz. O, koczowniczy kupiec. Okej. Okay. Kapelusz koczowniczych kupców, ozdobiony różnobarwnymi drobnymi klientami. Ci kupcy prosperowali niegdyś jako wielka karawana, ale po oskarżeniu ich o herezję cały klan został pojmany i zakopany żywcem pod ziemią. Brutalne. Wtedy jego członkowie rzucili klątwę rozpaczy i przywołali płomień szału. Okej, wszędzie opis będzie podobny, więc nie ma co tego ruszać. Oj. To jest kolejny taki. A oznacza mi więcej, że hej, gościu. Możesz mi, proszę? Dzięki.
A teraz zgin... zanim ja zginę... A, jeszcze jeden tu był. Okej. No dobra. Nie jest to zbyt przyjemnie, muszę przyznać. Schodzimy dalej. Mamy złoty run 11. Trzeba tam skoczyć na tą cieńką deskę. Serio. Wiesz, jak tu grasz ponuro, smutnie. Ale zanim będę po prostu to ingerował, to chcę sprawdzić tylko, czy jest ci coś, z czym musisz mi pomóc. Nie. W takim wypadku w pokoju cię zostawiam. Graj sobie swoją smutną melodię. Mamy książkę z przepisami szaleńców. Dwa. Okej. Od razu to zobaczę. Mamy kamień oszalałego płomienia. Zobaczyć szybko znaleźć, ale ciężko będzie. Garnek olbrzymów, nie. Kamień oszalałego płomienia. Dwa punkty skupienia, by stale leczyć wyznawców chaosu? Ej, ciekawe. Teraz tak, co dalej? Jedno w sumie, co mnie tutaj przychodzi na myśl. Nie podoba mi się, co? Zobaczcie. Takie tutaj rzeczy. Zeskakiwanie po tych wszystkich takich kamyczkach trumiennych. Nienawidzę takich elementów, no ale jak trzeba, to trzeba. Abym tego nie żałował. Nie okazało się, że tak czy jak teraz spadnę na śmierć. Run nie odzyskam dzięki temu, że oczywiście spadałem tutaj zamiast. No. Właśnie tam normalnie. Jeśli tak będzie, to co? Nie ukrywam, trochę dostanę rage'a. Teraz gdzie? Jest tu cokolwiek jeszcze? Tam. Okej. W takich momentach cieszę się, że mam kosę. Nawet gdybym jej nie miał wyciągnięty, to pewnie teraz bym wyciągnął. Tak wracając jeszcze do tematu, ale... Precyzja i parkour. Precyzja. Nienawidzę takich rzeczy. Wow. Było blisko śmierci. Na szczęście udało mi się jakimś cudem zapanować nad kosą. I teraz dała tutaj wyżej. Naprawdę. A nie. I co dalej? Się. Ale nadal nie wiem. Dobra, jest tu jakaś znajdźka, więc chyba idziemy dobrą trasą. No nie wierzę. A to już była końcówka. Nie. Chyba, że to zawsze się ginie. No nie wiem. Tak czy siak, widzimy się za chwilę, jak tam wrócę. I może nie zginę tym razem. Niestety spadłem jeszcze bardziej, więc kolejne dłuższe, przepraszam, runy przepadły. Wkurza mnie to miejsce, ale ja się nie poddam. Ja chcę zobaczyć, co tam się skrywa. Muszę to zobaczyć. Po prostu muszę. Dobra. Zajęło mi to strasznie długo, ale jestem tu. Chyba, prawie. Nie, tam jeszcze trochę jest, ale widzicie, jesteśmy niżej. Udało się. Zajęło mi to bardzo długo. Bardzo długo. I zanim będę ryzykował przeprowadzeniem tu kolejnego, żeby to zniszczyć coś, chcę sprawdzić inną metodę, która działała w sumie
co do niektórych momentach innych gier, jeśli chodzi o usuwanie takich przeszkód. Więc tak, inne gry od From Software tak potrafiły. Czy tutaj tak będzie potrafiła, nie wiem. Miejmy nadzieję, że tak by nie chcę ryzykować. I tak, zrespienie się obok namiotu też gryzowana. Więc jej, brawo dla mnie. Co tu mamy? List Igła Miqueli. Okej, od razu przeczytajmy. List napisany przez szkoczowniczego kupca, w którym zwięźle opisał zdobytą wiedzę. Niebianin Miquela stworzył igłę. Było przeciw wpływom bogów zewnętrznych. Ci, którzy odziedziczyli płomień szału, lecz nie chcą nim władać, powinni znaleźć igłę Miqueli. Dobrze. Dzięki za information. Postaram się pamiętać o tym. I tak, tu jest przeciwnik. Więc ostrożnie. I czy jest tu gdzieś jakieś kolejne coś? Kurczę, nie ma. Czyli to powinno być śmierć. Nie mam i tak runów, więc... Śmierć to śmierć. A teraz nagle nie umieram. Dobra, dystans był delikatnie mniejszy, nie ukrywam, ale teraz nagle nie umieram. Dziwna sprawa. Okej. Niemniej jednak jesteśmy gdzieś. Znowu miejsce łaski, więc coś mówisz, że te podziemie mogą być ciekawsze niż myślałem. Proskrypcja oszalałego płomienia. Dziwna nazwa, ale okej. W sumie nie wiem, co więcej mówić o tym wszystkim. Ciemno tutaj, w cholerę. Nic nie widzę. Ale jest jakiś ktoś, więc... No. Chwila, to jest ta... Więc tu... Chwila, ale... To jest ta, której oczy dawaliśmy, ale... Jak ona się tu znalazła? Jak? To naprawdę chcę wiedzieć. Wytłumaczcie mi, jak? Skoro podłoga była cała i w ogóle... Jest tu jakieś inne dojście? Ale mniejsze. Okej. Nie wiem, czy coś więcej można zrobić. Okej, pozbądź się całego dobytku. Może, ale no, sprawdzimy. Dziwne by to było. Język, on jest brzydki. Ale tak, mówię, pozbądź się całego dobytku, no to zobaczmy i... Teraz można otworzyć drzwi. Dobra. Dobra, zobaczmy, dokąd to prowadzić, co się stanie, jak się stanie. Okej. Fajne. Jakieś takie właśnie tutaj, po pierwsze, dziwne inne skały. I nagle, jak przyszliśmy w takiej formie, to... One się topią, czy coś. Możemy tu wejść i... Ciekawe, co dalej. No. Takie gorące, takie rozżarzone, takie stopione i nagle... I nagle co? Ostudziło się? Okej, no i... Oj, pewnie nic nie będziecie widzieć. Ale tak, trzy palce. Ja bym tak zastanawiał, czy to tylko mój wymysł, czy... Te trzy palce to dosłownie są te palce, których brakuje u dwóch palców. Bo jeśli tak, to może trzy palce i dwa palce tworzą jedną całość? W sumie to byłoby bardzo logiczne, ale... No nawet bardzo, bardzo logiczne, takie wręcz oczywiste. No ale z drugiej strony... Może to ma jakiś sens, może nie. Ciężko mi stwierdzić. O, przytuliły mnie. A pad mi wibruje. Czyli te palce mają bezpośredniejszy kontakt ze swoimi... ludźmi. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Co? One się rozpadły.
Okej, one się rozpadły, ale zostawiły ważne oparzenia na mojej postaci i... Czy zmieniły? Wow. 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 Nie wiem, czy umiem jakoś to inaczej opisać. A cóż, Coś mi mówi, że po tym wszystkim fajnie byłoby mieć inny trochę pancerz na sobie, żeby dalej pokazywać te ślady. Jak już to zdobiliśmy. No. Ale co do wyboru stroju, to się zastanowię nad tym kiedy indziej. Czytajcie w następnym odcinku. Na razie wróćmy po prostu do tego, co mamy. I to... Rodu Haslow, czy jakoś tak. Oslow, Niestety w tym nie widać totalnie tych oczu świecących, takich fajnych, ani niczego. No coś, trudno się mówi. Ale tak, mamy to. Nie wiem, czy się z tego cieszyć, czy nie. No ale chyba... Chyba tak, udało nam się zrobić to, co chciałem. Udało nam się znaleźć te... trzy palce, ten płomień cały. W ten sposób możemy... Nie do końca rozumiem jeszcze cały sens tego wszystkiego. O. Ale no, możemy... No, ocalić życie tej tamtej. Teraz tutaj miałem to, czy coś innego. A zresztą jeśli coś innego, to się potem to sprawdzi. Ocalić życie kogoś, kto tam miałby się właśnie, powiedzmy, w ogniu, mogłoby, żeby mu wspalić w naszym imieniu, czy coś tam było. Już nie będziemy maidenless. Magiczny dotyk płonący. Oj. Sama o to prosiła teraz. Oj. Thank you. I have touched them. The words of the three fingers. As your maiden, allow me to divine them. All that there is came from the one great. Then came fractures and births and souls. But the greater will made a mistake. Torment. Despair, affliction, every sin, every curse, every one born of the mistake. And so, what was borrowed must be returned, melted all away with the yellow chaos flame, until all is one again. Okay. Those who gave me grapes howled without words, saying they wished they were never born. Become their lord. Take their torment, despair, their affliction, every sin, every curse, and melt it all away. As the lord of chaos, no more fractures. No more birth. Oj. To, co jest? Nie płoń. Pieczęć szalowego płomienia. Kamień szalowego płomienia. Znaczy, nie płoń. Dopiero zostałaś... Nie. Co ona tak będzie teraz tu siedzieć płonąca? Okej, ciężko mi coś o tym powiedzieć, poza tym, że... No more births. Nigdy więcej narodzin, czyli... Co ja mam? Nie rozumiem do końca. Może to po prostu chodzi o jakieś narodziny klątw, złych rzeczy,
Nie wiem, co o tym myśleć. Tak czy siak udało się to osiągnąć i zdobyliśmy jeszcze nową pieczęć, która kaluje się ze wszystkim. W sensie inteligencja, wiara, zręczność, siła, Mocna inkantacja szalonego płomienia powoduje małe nagromadzenie szaleństwa. Bezkształtna święta pieczęć podrwana przez suszkę trzech palców. Wzmacnia inkantację szalonego płomienia. Ta pieczęć jest symbolem władzy szalonego płomienia. Skaluje inkantację z pomocą siły, zręczności, inteligencji i wiary. Okej. Nie mam przy sobie niczego. No cóż, w takim wypadku, jak nie mam niczego, nie ma co się tym przejmować. Ale chcę pójść w jedno miejsce. Zobaczyć, co powiedzą tutaj do kowala, żeby ulepszyć tą pieczęć nową. Wiem, że może to być takie, o jest, znowu coś ulepszasz. Ale tak, chcę, jeśli skaluje się ze wszystkim, a potrzebuje dużo inteligencji, żeby zalecić zadanie, no to równie dobrze mogę być pieczęć, która potem będzie z tego korzystać. I jeszcze co chciałem zobaczyć. Tak, patrzcie. Pomiędzy tymi dwoma palcami jest miejsce na kolejny, żeby były trzy, czyli tak. Tak, to chyba jest to. Ale zobaczmy, co nam powie. Wiesz, co chodzi? Nic. Co ciekawe, nic. Totalnie nic. No dobra. No jak nic, to nic. Czy ktokolwiek będzie miał cokolwiek innego tutaj do powiedzenia? Wątpię, ale i tak warto sprawdzić. O co chodzi? Jakby nikogo nie obchodziło to wszystko. Dobra, może za bardzo się po prostu interesuje tym wszystkim, panikuje, może to jest po prostu właśnie taka tylko i wyłącznie ukryta opcja, która daje jakieś takie lepsze rozwiązanie jednego problemu czy coś. Nie wiem. Ty się ukrywałeś, myślałem, że nie żyje, pokaż broń, tak. A, no tak, nie mam runy. Ja mam runę, oczywiście. Jeden run bohatera musi wystarczyć na razie. Na chociaż podstawy ulepszeń. I tak, a to było też tutaj, czy gdzie? Nie mamy kamieni. I nie, tutaj to było tu. Jest to za ponury kamień, oczywiście. Lepsze delikatnie. Widać, że mam tego dużo. Demek też mam sporo, tylko nie pamiętam, czy one są już też takie nieskończone, czy nie. Powiedzmy, że dobrze, jeszcze za siódemkę mogę, ale ósemkę już nie. Patrzcie, jest to zaledwie o 2 punkty słabsze. Zaledwie o 2 punkty słabsze od tego, co... To oczywiście mi wzmacnia błyskawicy bezpośrednio, ale... Teraz chyba... To będzie najlepsza rzecz, którą mogę zrobić, patrząc na to, co się stało i... Nawet płomyk mam fajny w łapce. Ale fajnie. No dobra. W takim wypadku... Mamy wszystko, udało nam się i... Tak, no, nie wiem, czy jest coś do dodania. Odcinek może nie najbardziej treściwy przez moje ramienie i poszukiwania, ale mamy sukcesa, więc tak. Na tym zakończymy dzisiejsze spotkanie. I co, że już w następnym... Czy w następnym w sumie co? No, będąc szczerym, to nie wiem. Tak będąc naprawdę stuprocentowo szczerym, nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia. Prawdopodobnie pójdziemy do Akademii w Rei Lucarii. Poszukamy tam nie wiem czego. I nie wiem kogo, ale tak, ponoć tam właśnie, jak już wspominam po raz kolejny, coś jest. A póki co, jak mówiłem, to tyle, więc trzymajcie się, no i... Hej, hej!